Gość poranka. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś moim gościem radny miasta Płocka, pan Michał Sosnowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Nie jest tajemnicą, że sympatyzuje pan z naszym klubem Wisłą Płock, szczególnie z jego sekcją piłki nożnej. Tak to nazywam, żeby było łatwo można sobie skojarzyć. No i ostatnio zainterpelował pan na rzecz kibiców, to znaczy chodziło o to, aby przy stadionie Łukasiewicza 34 zbudować dodatkowe przejście dla pieszych, tak żeby bezpiecznie można było przejść na stronę Orlen Areny. Osobiście uważam, że to dobre rozwiązanie, no bo tam właśnie takiego przejścia brakuje. Tym razem jest to interpelacja nieco prowokacyjna, z tego względu, że tak naprawdę przechodzenie w tym miejscu jest dozwolone, nie po pasach, z tego względu, że między kolejnymi przejściami dla pieszych, które znajdują się w tym miejscu, jest ponad 100 metrów i zgodnie z kodeksem drogowym w takiej sytuacji można przechodzić tamtędy nie po pasach, tylko centralnie po drodze między Orlen Areną a stadionem, właśnie przy Łukasiewicza 34. Natomiast ostatnio zdarzały się takie sytuacje, że zarówno policjanci, wykorzystując pewnie niewiedzę kibiców, ale też również kibice, którzy nie mieli takiej wiedzy na temat tego punktu kodeksu drogowego, no narażali się na mandaty. Tam zostały wystawione mandaty kibicom, w związku z tym zgłosili mi ten problem i trochę prowokacyjnie napisałem tą interpelację, oczekując na odpowiedź właśnie taką, którą przed chwilą udzieliłem sam sobie tak naprawdę, czyli potwierdzenie na piśmie z uzasadnieniem, w którym punkcie kodeksu drogowego jest ten artykuł, żeby po prostu była podkładka, żeby już nie narażali się kibice na mandaty karne przechodząc w tamtym miejscu. No a ten problem jest tam szczególnie widoczny właśnie w trakcie trwania meczów na stadionie imienia Kazimierza Górskiego. No ale prowokacja prowokacją, ale myślę, że to bardzo dobry ruch na zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, bo przecież też na pewno wielu kierowców nie wie o tym, a nawet jeżeli wie, to nie uważa, no bo tam mamy spory kawałek prostej drogi, prawda? Jeżeli jedziemy szczególnie od kierunku kościoła Królowej Jadwigi, no to można się rozpędzić i gdy ktoś nawet wybiegłby nam, no to można by było spowodować niestety tragedię. No dokładnie tak i to jest ta druga intencja. Zresztą rozmawiałem już z dyrektorem MZD, panem Tomaszem Żulewskim, który obiecał, że pomyśli nad wprowadzeniem tam pewnego rozwiązania czasowego właśnie na czas trwania tych zawodów sportowych, żeby ewentualnie jakoś oznaczyć ten odcinek drogi, że tam faktycznie można przechodzić i jakoś to zabezpieczyć, bo tak jak pan mówi, bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim, ale też zbudowanie takiego przejścia dla pieszych na pewno wymusiłoby na trawnikach Orlen Areny, które są przecież wzdłuż tej drogi, wytyczenie jakiejś małej ścieżki. No bo tam, żeby przejść, no to jeżeli nie chcemy deptać trawy i tych zarośli, które tam ktoś w pocie czoła o nie dba, no to trzeba też obejść dookoła, czyli też trzeba troszeczkę tej drogi nadrzucić. No dokładnie. Myślę, że mamy na tyle kompetentnych drogowców w mieście, że podejdą kompleksowo do tego tematu i wymyślą jakieś stosowne rozwiązania. Temu służą interpelacje, żeby właśnie zgłaszać problem, a rozwiązaniem niech się zajmą stosowni, kompetentni urzędnicy. Druga sprawa dotyczy zwierząt. Mieliśmy ostatnio w naszym mieście cyrk z Włoch. No i podczas ostatnich występów w niedzielę płoczanie, płoccy aktywiści działający na rzecz zwierząt protestowali przeciwko cyrkom, które wykorzystują do swoich pokazów zwierzęta. No tam była bardzo, bardzo burzliwa sytuacja momentami, no i ludzie, którzy tam manifestowali, obiecali, że złożą do Rady Miasta projekt uchwały obywatelskiej, tak. Która miałaby mówić o tym, że do Płocka takie cyrki, które zwierzęta, które wykorzystują zwierzęta, nie mogłyby przyjechać, tak? Tak, dokładnie. Chodzi o to, jest to projekt uchwały, który już w wielu miastach został wprowadzony ostatnio we wrześniu w Łodzi, który zakłada, że miasto nie udostępnia swoich terenów, zasobów gminnych pod działalność cyrków, które mają w swoim programie występy dzikich zwierząt, tak, trasowanych. No i tutaj zainicjowałem pewną dyskusję na Facebooku też w tym temacie, po tym jak właśnie ci aktywiści zgłosili się do mnie na priv na Facebooku, czy mógłbym ewentualnie pomóc w przeprowadzeniu tego projektu uchwały i pomóc im w sformułowaniu go. Zainicjowałem pewną dyskusję na ten temat, no i głosy są podzielone oczywiście. Część osób bardzo by chciała wprowadzenia takiej uchwały, część z kolei mówi, że jest to ograniczanie pewnych swobód. Prezydent stwierdził, że w takim razie może byśmy zabronili również funkcjonowania ogrodu zoologicznego w mieście. No i tutaj trochę zacząłem się tym tematem interesować, zgłębiłem ten temat, no i muszę powiedzieć, że nie podobają mi się tego typu porównania, bo jednak jest zdecydowana różnica między ogrodem zoologicznym, który posiada jakieś walory edukacyjne, przede wszystkim w tych ogrodach są opiekunowie, a nie treserzy, tak? Są tam stwarzane warunki tym dzikim zwierzętom jak najbliżej, odpowiadające jak najbardziej ich naturalnym warunkom. No a tu niestety w cyrku zupełnie mamy inną sytuację. Te zwierzęta są w ciasnych klatkach przewożone, ten cyrk jest prawie połowę roku w drodze tak naprawdę, więc no ciężko tu porównywać, to w ogóle są zupełnie inne sytuacje. Przeciwnicy wprowadzenia takiej uchwały podnoszą też temat tresowanych psów, tak? No a
ale to też jest kolejne porównanie moim zdaniem błędne, bo jednak psy są to zwierzęta towarzyszące, no i tutaj nie można porównywać ich do sytuacji dzikich zwierząt. Warto również wspomnieć, że takie instytucje jak Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii, czy też stanowiska licznych zoologów mówią o tym, że tak naprawdę pokazy cyrkowe nie mają żadnej wartości edukacyjnej dla młodych ludzi, no a myślę, że przede wszystkim o to powinniśmy tutaj jako Rada Miasta dbać i nie pokazywać na placu teatralnym, czyli najbardziej reprezentacyjnym miejscu tak naprawdę w naszym mieście zwierząt w ciasnych klatkach dzieciom. No, no właśnie, a czy jeżeli byłaby już faktycznie taka uchwała, że Płock nie wpuszcza cyrków z dzikimi zwierzętami na swoje place, to jeżeli ktoś zaoferowałby takiemu cyrkowi swoją prywatną działkę, żeby tam się rozstawił, to wtedy ta uchwała też by w jakiś sposób ograniczała to, czy już nie? Niestety nie, no to już jest rozwiązanie parlamentarne tak naprawdę. Musieliby to wprowadzić posłowie, żeby na terenie całego kraju zakazać funkcjonowania cyrków, które mają w programie pokazy z dzikimi zwierzętami. Natomiast no, my powinniśmy korzystać z takich kompetencji, które mamy, czyli akt prawa miejscowego może zabronić chociażby właśnie na tym mieniu komunalnym nie udostępnianie placów takim cyrkom, tak? No, warto wspomnieć, że już 31 krajów ustawowo zakazało działalności tego typu cyrków z takim programem. No i tysiące miast na świecie tak naprawdę przez właśnie te wspomniane akta prawa miejscowego również zabroniło na swoich terenach funkcjonowania tego typu cyrków. A proszę powiedzieć, na jakim etapie jest teraz praca nad zbieraniem pewnie podpisów pod tą uchwałę, bo to musi być 500 osób podpisanych, prawda? Tak jest. No to czyli tym się zajmują to oczywiście środowiska tych aktywistów broniących praw zwierząt. Wiem, że już mają projekt uchwały, który będzie wzorowany na tym właśnie łódzkim. Myślę, że dość szybko zbiorą te podpisy. My jeszcze do tematu cyrku i tej uchwały powrócimy. Jesteśmy w kontakcie z tymi aktywistami, którzy obiecali porozmawiać z nami. No a ja z panem radnym Michałem Sosnowskim rozmawiałem o przejściu dla pieszych przy Łukasiewicza 34 i o tym, o sytuacji z cyrkiem, który w Płocku był w ostatnim tygodniu w naszym mieście i były w związku z tym różne kontrowersje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam. Dominik Jaroszewski. Gość poranka.